Generalnie z tymi sklepami w Szwecji jest jakaś dziwna sprawa. Może to po prostu wynika z tego, że nie mając tutaj swojego domu, nie posiadam potrzeby chodzenia po sklepach i dekorowania swojej przestrzeni jakimś cywilizowanym, szwedzkim, współczesnym, szaro-niebieskawo-białym pierdolnikiem, jak to często ma miejsce przed szwedzkimi domami. Mam swój mały kwadrat, który wynajmuję i robię co w mojej mocy, żeby nie zagracić go setkami fajnych rzeczy znalezionych na lopisach. A to przy moim usposobieniu jest cholernie trudne. Tym razem zabieram was do sklepu firmowego w miasteczku Kusta. W witrynach widać jeszcze logo huty w Orrefors, jednej z ostatnich wielkich hut szkła w Szwecji. Niestety od 2013 roku nieczynnej. Nie wiem, jaki jest deal między Kustą a Orrefors i skąd mają szkło na sklepie, sygnowane przecież prestiżowymi naklejkami Orrefors. Może wykupili upadającą hutę i mają prawa do znaku firmowego. W każdym razie w Kuście, prócz butików z ciuchami, są dwa przeurocze sklepy ze szkłem, które każdemu polecam. Jeden, w którym można kupić różne fajne, wielobarwne zastawy stołowe i pamiątki ze szkła, a drugi pełen ręcznie wykonanych dzieł sztuki w limitowanych seriach i często astronomicznych cenach dla osób o bardzo grubym portfelu. Domyślam się, że może to być fajna inwestycja dla kolekcjonerów sztuki, bo kolejne huty szkła padają jak muchy, a fajne artystyczne szkło staje się w Szwecji coraz większą rzadkością. Podobno największą dziś czynną hutą szkła w Szwecji jest ta w Målerås, ale sama hala hutnicza ma zaledwie kilkadziesiąt metrów długości i składa się raptem z dwóch średnich pomieszczeń, więc tak naprawdę nie jest wielka. Niestety nasz współczesny pociąg do plastików i taniości systematycznie i skutecznie wykończył cały ten przemysł. Jeżeli dziś zaglądam do Kusty, to zazwyczaj z jednego z dwóch powodów. Albo chcę komuś pokazać kawałek Szwecji w Szwecji, albo sam chcę komuś sprawić przyjemność pamiątką z cząstką duszy Skandynawii. W Kuście można też odwiedzić Muzeum Techniki, które tak naprawdę przypomina mi stałą instalację podobną do wyposażenia lopisu. Przy okazji mogę wspomnieć, że latem Szwecja roi się od turystów z Niemiec. Podobno do Szwecji przyjeżdżają ci biedni Niemcy swoimi kamperami na wakacje. Ci bardziej zamożni latem jeżdżą do ciepłych krajów. Sympatie między narodami da się jednak wyczuć. Wiele, szczególnie tych dawnych tabliczek informacyjnych dla turystów, jest po szwedzku, angielsku i niemiecku. I nie mogę oprzeć się wrażeniu, że niektóre stare ludowe, szwedzkie piosenki emitowane czasami w radiu przypominają mi zmieszanymi uczuciami niemieckie przyśpiewki. Ale wracając do tematu. Częściej wolę zwiedzać lopisy. To zdecydowanie jest mój żywioł. Zdjęcia ze sklepu pełnego mebli to Hultarp, koło Wiszerum. Fajne stodoły z podobnym pierdolnikiem są też kilka kilometrów na północ od Växjö, po zachodniej stronie drogi 23-37. W zeszłym roku kupiłem w lopisach fajną prostą lampę, na ostatnią w jednym z nich zanabyłem hamak na poczet czerpania przyjemności ze słońca i lata. W innym zaś kupiłem śliczne tapicerowane krzesło, półkę na przyprawy oraz mechaniczny kalkulator z lat 50. Prawda jest taka, że gdybym miał się urządzać, to musiałbym odłożyć więcej pieniędzy, mieć duży dom i kupić dostawczaka. W niektórych z lopisów można dostać piękne komplety starych, nierzadko ręcznie wykonanych mebli. Czasami za grosze, na przykład za równowartość 300-400 zł. Jednak hamuję się z tymi zapędami, bo nie mam ich gdzie zbierać. I raczej zwiedzam. Nacieszam duszę tą przestrzenią, jej zapachem i tysiącami reliktów poprzedniej epoki, których nie miałbym nawet gdzie trzymać. Choć bardzo, bardzo bym chciał. Można tutaj czasami kupić sprawnego Zingera razem ze stołem oraz inne bardziej lub mniej przydatne rzeczy. Ale żeby o tym się przekonać, musicie przyjechać tutaj sami. I nawet jeżeli w ręce będziecie mieli przewodnik po lopisach w okolicy, w której jesteście, powinniście mieć tę świadomość, że jeden z nich to może być dosłownie jedna stodoła albo strych na czyjejś posesji z kilkudziesięcioma filiżankami, a inny z nich to może być cały kompleks składający się z kilkupiętrowych stodół. Więc żeby przekonać się, w którym lopisie jak dużo znajduje się asortymentu, tak naprawdę trzeba zatrzymywać się systematycznie przy każdym. Jeżeli mam wybierać między tą Szwecją, którą możemy zobaczyć we współczesnych sklepach do urządzania domu,
albo tą Szwecją, której ślady możemy jeszcze znaleźć w tych starych lopisach, to ja jednak wolę lopisy. Dziękuję. Zdrowia życzę. Cześć.